Dzień dobry moi drodzy, to jest kanał sklepu fotograficznego Beafoto, ja jestem Adam, a ze mną jest obiektyw Sony E1415G, czyli szerokokątny obiektyw zaprojektowany specjalnie do współpracy z aparatami bezlusterkowymi wyposażonymi w matrycę APS-C. Zapraszam Was do oglądania filmu na jego temat. Wysokiej jakości obiektywy przeznaczone do korpusów wyposażonych w matrycę formatu APS-C nie pojawiają się zbyt często w ofertach firm, które dysponują pełnoklatkowymi korpusami. Lata rozwoju fotografii cyfrowej pokazały dość dobitnie, że producenci inwestowali w rozwój tego segmentu tak naprawdę głównie do czasu, dopóki nie wprowadzili na rynek pierwszego korpusu wyposażonego w pełnoklatkową matrycę. Od tego momentu matryce APS-C schodziły zazwyczaj na dalszy plan i chociaż praktycznie we wszystkich systemach dostępnych na rynku bez problemu można do aparatów z matrycami APS-C podłączyć obiektyw zaprojektowany pod kątem pełnej klatki, to zazwyczaj użytkownicy mniejszych matryc mieli ze względu na przelicznik długości ogniskowej występujący między tymi formatami dość ograniczony wybór obiektywów szerokokątnych. Często aparaty z mniejszymi matrycami były też nawet przez samych producentów traktowane jako sprzęt mniej profesjonalny, więc obiektywy projektowane dla tego formatu były zazwyczaj stosunkowo tanimi i prostymi zoomami o standardowym zakresie ogniskowych. Nawet jeśli od tej reguły istnieją wyjątki, to odkąd fotografia cyfrowa przeniosła się na dobre, na pełnoklatkowe czujniki, miłośnicy mniejszych matryc nie mieli łatwego życia. Sony E1415G to obiektyw, który pojawił się na rynku w pierwszym dniu czerwca 2022 roku, dając wyraźny sygnał, że firma Sony chce podejść poważnie do użytkowników bezlusterkowców wyposażonych w przetworniki formatu APS-C. To bardzo kompaktowy i jasny obiektyw szerokokątny, pochodzący z serii G, czyli tylko nieco niższej niż flagowa seria GM. Obiektyw ten wyposażono w ogniskową 15 mm, co w przeliczeniu daje mniej więcej pole widzenia obiektywu 23 mm na pełnej klatce, a jego jasność względna to f1.4. Jego wymiary to 69,5 na 66,6 mm, a waga to tylko 219 g. Zamocujemy na nim filtr o średnicy 55 mm, a ostrość ustawimy już z odległości 20 cm przy użyciu autofokusa i 17 cm przy ustawieniu manualnym. Prezentowane w materiale wideo zdjęcia to pliki JPG pochodzące wprost z aparatu Sony A6700 bez żadnej dodatkowej obróbki czy korekcji. To co widać na pierwszy rzut oka to fakt, że w zasadzie w całym obszarze kadru Sony E1415G prezentuje bardzo dużą ostrość obrazu. Oczywiście spada ona nieco na brzegach kadru, ale biorąc pod uwagę bardzo niewielkie gabaryty konstrukcji i tak sprawia świetne wrażenie. Typowe wady optyczne obiektywu również nie dają się we znaki. Próżno szukać tutaj silnych objawów występowania aberracji chromatycznej czy jakiejkolwiek niepożądanych zachowań. Obiektyw jak to u Sony w wersji G rysuje dość sterylny, ale jednocześnie plastyczny obrazek, który może się podobać lub nie, ale na pewno nie można mu zarzucić, że nie jest wysokiej jakości. Jedyne, do czego można się przyczepić w kwestii wad optycznych obiektywu, to temat zniekształceń geometrycznych i winietowania. Warto jednak zaznaczyć, że na obrazie zapisanym w formacie JPG tych pierwszych praktycznie w ogóle nie widać, natomiast problem ciemniejszych rogów zarejestrowanego obrazu jest w dużej mierze zmarginalizowany. Warto zastanowić się przez chwilę, dlaczego tak się dzieje. Sony E1415G to bardzo kompaktowy obiektyw, a miniaturyzując instrumenty optyczne, ich projektanci zmuszeni są do pewnych kompromisów. Problemy z geometrią obrazu i winietowaniem to wady optyczne, które najłatwiej niemal bezinwazyjnie skorygować za pomocą software'owych zabiegów. W związku z tym, gdy walka toczy się o gabaryty sprzętu, wielu producentów optyki fotograficznej decyduje się na takie poświęcenie. I rzeczywiście, zarówno dystorsja, jak i winietowanie obiektywu są z bardzo dobrym skutkiem skorygowane już przez oprogramowanie aparatu podczas zapisu pliku w formacie JPG. By dokładnie im się przyjrzeć, trzeba otworzyć plik RAW, ale nawet w jego przypadku wszystkie popularne programy do obróbki poradzą sobie bez problemu z odpowiednimi poprawkami. Gdybyśmy omawiali tutaj obiektyw zaprojektowany w czasach fotografii tradycyjnej, prawdopodobnie należałoby wskazać dystorsję i winietowanie jako wadę.
Dziś jednak, w dobie fotografii cyfrowej, osobiście zdecydowanie wolę mieć do dyspozycji mniejszy i lżejszy obiektyw, co do którego mam świadomość, że jego osiągi są nieco poprawiane przez elektronikę, niż dużą i ciężką konstrukcję zaprojektowaną w klasyczny sposób. Co zaś tyczy się samej jakości pracy tym obiektywem, to nie da się mu niczego zarzucić. Ostrość ustawiona jest bardzo szybko i precyzyjnie, na co oczywiście wpływ ma również korpus Sony A6700, do którego podłączyłem obiektyw. Pierścień ustawienia przysłony pracuje z bardzo przyjemnym i dobrze wyczuwalnym oporem, a klik, który oznacza zmianę przysłony o każdą 1/3 działki, w każdej chwili można wyłączyć przełącznikiem umieszczonym w pobliżu bagnetu. Sprawia to, że regulacja przysłony staje się płynna, co z pewnością docenią filmowcy. Podsumowując, Sony A1415G to dowód na to, że Sony po latach dopieszczania systemu pełnoklatkowego w końcu zdecydowało się zaprojektować coś fajnego dla użytkowników aparatu z matrycą APS-C. Mamy tu do czynienia z obiektywem z serii G, czyli tylko oczko niższe niż najwyższa seria obiektywów projektowanych przez Sony GM, czyli G-Master. Ale w tej serii znajdują się tylko i wyłącznie obiektywy projektowane z myślą o przetwornikach pełnoklatkowych. Tak więc de facto mamy tutaj najwyższą klasę obiektywów konstruowanych z myślą o matrycach APS-C i mamy tutaj porządny szeroki kąt, który daje mniej więcej kąt widzenia obiektywu 23 mm po przeliczeniu na matrycę pełnoklatkową. Piętnastka jest ostra od pełnego otworu przysłony, pracuje się nią bardzo wygodnie, bo jest bardzo kompaktowa i świetnie pasuje do korpusu takiego jak na przykład Sony A6700 i trudno jej cokolwiek zarzucić. Więc jeśli potrzebujesz szerokokątnego obiektywu zaprojektowanego z myślą o matryce APS-C, oczywiście możesz szukać wśród innych marek. Sony ma to do siebie, że nie zamyka swojego bagnetu tak jak inni producenci. I nawet jeśli przez wiele lat nie było w tym systemie konkretnie takiego obiektywu, to można było znaleźć coś podobnego u marek takich jak Sigma, Tokina, Tamron, TT Artisan itd., itd. Natomiast jeśli zależy Ci na tym, żeby mieć systemowy szeroki kąt zaprojektowany dokładnie z myślą o bezlusterkowcach APS-C Sony, to wybór jest dość oczywisty. I piękne dzięki. To by było na tyle na temat obiektywu Sony A1415G. Dzięki, że byliście z nami, dzięki, że to oglądaliście. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!